I mam przyjemność dzisiaj podczas jednodniówki opowiedzieć trochę o klimacie w obiektywie, czyli o tym, czego uczą nas fotografie. I opowiem o tym jakby nie tylko dlatego, że prywatnie interesuję się fotografią, ale również w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska zajmuję się od zupełnie niedawna, bo od października, obszarem współpracy z instytucjami kultury, obszarem GLAM, gdzie współpracując z instytucjami kultury zachęcam je do uwalniania ich zasobów cyfrowych, do wolnego obiegu wolnej wiedzy, ale także do kreatywnego korzystania z tych zasobów przez wszystkich użytkowników, przez wszystkich nas. I tutaj chociażby ciekawym przykładem takiego kreatywnego wykorzystania może być konkurs Poużywaj sobie i kolaże cyfrowe, które powstały w jego wyniku, ale poza takim super kreatywnym, że tak powiem, wykorzystywaniem tych zasobów cyfrowych, oczywiście możemy z nich również korzystać w taki sposób, że one mogą ilustrować nasze prezentacje, nasze wykłady, nasze szkolenia, nasze raporty. I do tego będę tutaj wszystkich zachęcać. Mówi się o tym, że jedno zdjęcie potrafi znaczyć więcej niż 1000 słów. I ja mam taką swoją obserwację dotyczącą klimatu i zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia, że to są zjawiska, procesy, które prezentowane nam są przez naukowców, często w formie dość skomplikowanej, w postaci grafów, jakichś raportów wielostronnicowych, wykresów. I te informacje nie zawsze są dla nas wszystkich jakby zrozumiałe, dlatego tutaj z pomocą przychodzą fotografie, które potrafią w doskonały sposób jakby zilustrować i pokazać, na czym polega chociażby ocieplenie klimatu. I tutaj podaję taki przykład diagramu opadów na Kilimandżaro, więc z jednej strony mamy jakby skomplikowany graf, a z drugiej strony możemy się posłużyć grafiką, która w bardzo jasny sposób pokazuje, jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat, kilkunastu lat zmieniła się czy zmniejszyła się ta czapa śniegu na Kilimandżaro. I to jest właśnie niezwykła moc fotografii, bo one są dla nas jakby łatwe do zrozumienia, są czytelne, jasne. Myślę, że często też poruszają nas w jakiś sposób, wywołują określone emocje. No i potrafią się też przyczynić do zmiany naszych pewnych przekonań, czy nawet sposobu naszego postępowania. I tutaj chciałam się posłużyć takim zdjęciem, które właśnie mnie osobiście swego czasu bardzo poruszyło. Ono było takim wiralem swoistym w internecie. Zdjęcie konika morskiego, który właśnie ma zawinięty na ogonie patyczek do uszu. Ja od tamtej pory mniej więcej jak zobaczyłam to zdjęcie, nie używam plastikowych patyczków. Ale to jest jakby jeden z takich przykładów, który mówi nam, jak może być duża moc oddziaływania jednej fotografii. Dalej chciałabym również pokazać kilka ilustracji, zdjęć pozyskanych, czy które są dostępne w bazie multimediów Wikimedia Commons. To jest chociażby ośmiornica schowana w puszce. A tutaj mamy znaną aktywistkę Gretę Thunberg w trakcie szkolnego strajku na rzecz klimatu. Te zdjęcia zostały pozyskane, czy są dostępne w wielkiej, ogromnej bazie multimediów. Jest to baza, w której znajduje się prawie 80 milionów różnego rodzaju plików, które dostępne są dla każdego z nas od ręki, za darmo. Są to zdjęcia na wolnych licencjach albo w domenie publicznej. Wikimedia Commons jest projektem siostrzanym Wikipedii i w dużej mierze tak naprawdę fotografie czy zdjęcia z Wikimedia Commons pomagają wikipedystom
ilustrować artykuły Wikipedii. Jednakże z tej bazy możemy korzystać wszyscy i ja będę chciała trochę zachęcić do tego, żeby chociażby mówiąc o klimacie, o zmianach klimatycznych, o ociepleniu klimatu, czy w ogóle o naszej planecie, o tym faktycznie jakby, jak ona jest różnorodna, jak jest piękna, żebyśmy korzystali z tych zasobów, które dostępne są właśnie w Wikimedia Commons. Z jednej strony chciałabym krótko powiedzieć o takich aspektach, kilku aspektach technicznych dotyczących Wikimedia Commons, a z drugiej strony będę też próbowała podpowiedzieć, jak poruszać się, czy w jaki sposób znajdować ciekawe i wartościowe fotografie w tej ogromnej bazie. O Wikimedia Commons mówi się, że to jest jakby ocean multimediów, no prawie 80 milionów plików to całkiem spora ilość i warto dobrze wiedzieć, w jaki sposób tutaj zręcznie i skutecznie jakby nawigować. Więc jeśli chodzi o stronę główną Wikimedia Commons, jest ona dostępna pod tym linkiem. Mniej więcej tak ona się prezentuje. To, na co bym zwróciła tutaj uwagę, to, że interfejs Wikimedia Commons dostępny jest w języku polskim. Natomiast często jakby szukając zdjęć, znaczy w ogóle szukając zdjęć, wpisując hasła czy kategorie zdjęć, musimy posługiwać się językiem angielskim. Myślę, że takim łatwym sposobem na docieranie do ciekawych fotografii jest skorzystanie z wyróżnionych ilustracji. Tu się znajduje to okienko wyróżnione ilustracje i pod tym hasłem kryją się trzy takie kategorie: ilustracje na medal, czy ilustracje wysokiej jakości, czy wartościowe ilustracje. I chciałam pokazać mniej więcej, jak to działa, bo chociażby jak wejdziemy sobie właśnie w ilustrację na medal, wiem, że wygląda to trochę skomplikowanie, natomiast jak zejdziemy sobie tutaj troszeczkę niżej, to zobaczymy galerię zdjęć z różnych obszarów. Tak? Mamy chociażby zdjęcia zwierząt, zdjęcia astronomiczne. Tak? Możemy sobie rozwinąć tutaj ten kolejny link i otwiera nam się dalej baza zdjęć, które są dla nas dostępne do korzystania, do ilustrowania w zależności od naszych potrzeb. Możemy z nich skorzystać chociażby podczas lekcji, czy podczas wykładów, czy chociażby w trakcie pisania czy ilustrowania raportu. Chciałam też pokazać, jak to jest skonstruowane, to znaczy jak tutaj wchodzę sobie w zdjęcie, to mam kilka ważnych informacji, to znaczy tu mam informację o tym, że mogę zdjęcie pobrać, mogę je pobrać w kilku rozdzielczościach. I to, co jest też bardzo ważne, to taka informacja o tym, jeśli udostępniam zdjęcie, to najczęściej w związku z tym, że są to zdjęcia na wolnych licencjach, to muszę jakby przytoczyć, wykorzystując zdjęcia, muszę przytoczyć odpowiednie informacje, wskazać tutaj określoną atrybucję i tutaj chociażby w tym miejscu nam od razu to okienko jakby podpowiada, jaką informację musimy umieścić, żeby móc tą ilustracją się dalej posługiwać. To, co jest też ważne, jakby to mówiłam o kategoriach Wikimedia Commons. To jest taki właśnie, powiedziałabym, mała ściąga i krótka taka podpowiedź, że kategorie znajdują się zupełnie tutaj na dole w tym pasku, w tym miejscu. Tak? I często fajną taką podpowiedzią, jeśli powiedzmy podoba nam się jakieś zdjęcie, to albo chcielibyśmy znaleźć podobne zdjęcia tego typu, to możemy popatrzeć, w jakiej kategorii się to zdjęcie znajduje i po prostu, proszę bardzo, i po prostu sprawdzić,
jakie są zdjęcia w tej kategorii i to jest jakby taka łatwa ścieżka, żeby poruszać się pomiędzy zdjęciami. Więc jakby pierwsza rzecz, czy pierwszy krok to korzystanie z tego dostępnego w menu takiej podpowiedzi, czy tych linków do ilustracji na medal, czy ilustracji wysokiej jakości. Tu jest chociażby zdjęcie również z zasobu Wikimedia Commons. Tutaj sobie pozwoliłam umieścić link. Myślę, że super zdjęcie ilustrujące również zmiany zachodzące w środowisku, w przyrodzie. Ono w sumie to jest fotomontaż pokazujący ewolucję tornada. Tak? I podobnie tak jak wcześniej pokazywałam, na dole znajdują się kategorie, czyli taka jakby ścieżka, gdzie możemy znaleźć jakby zdjęcia o podobnej tematyce. Tak? Ta kategoria znajduje się tutaj na dole. Natomiast gdybyśmy chcieli to zdjęcie wykorzystać, to wracamy sobie tutaj do góry i mamy tutaj takie miejsce use this file, tak? Także to w ten sposób wygląda. Kolejnym sposobem na znajdowanie ciekawych, fajnych zdjęć, które mogą nam ilustrować i obrazować kwestie związane z klimatem, z ochroną środowiska, są konkursy organizowane przez ruch Wikimedia, żeby konkursy fotograficzne. Żeby wziąć udział w takim konkursie, po prostu trzeba zdjęcie załadować do właśnie bazy Wikimedia Commons, tak? Dzięki czemu te zdjęcia jakby powiększają ten zasób plików, z których my możemy korzystać. I tutaj pierwszy konkurs, który chciałam jakby zasugerować, który stanowi jakby bardzo bogaty zasób zdjęć ilustrujących tematykę przyrodniczą, jest konkurs Wiki Loves Earth. Myślę, że jednym z łatwiejszych sposobów, żeby zobaczyć ciekawe fotografie, jest właśnie chociażby ten link odwołujący się do zwycięskich fotografii w tym konkursie. Te konkursy najczęściej odbywają się na poziomie krajowym, więc tak jak tutaj widać, mamy zwycięskie fotografie z poszczególnych krajów. One się odbywają na poziomie krajowym, a potem jest również etap międzynarodowy, w którym uczestniczą właśnie zwycięskie fotografie z każdego kraju. Wracając tutaj do fotografii, to tutaj jako podpowiedź ujęłam i wymieniłam wcześniejsze edycje czy zwycięzców ze wszystkich wcześniejszych edycji tego konkursu. Ja bardzo zachęcam, żeby sobie te linki poodwiedzać, chociaż też ostrzegam, że można po prostu przepaść w tych zdjęciach, bo to jest naprawdę zasób, który potrafi wciągnąć. Kolejnym konkursem, który również zawiera zdjęcia czy zasoby ilustrujące tematykę związaną z klimatem, jest konkurs Wikiscience Competition. Jedną z kategorii konkursowych tutaj jest kategoria natura. I konkurs Wikiscience Competition odbywa się również na poziomie krajowym i na poziomie międzynarodowym. To jest konkurs, który odbywa się co 2 lata. I w tym roku właśnie od 5 listopada do 20 grudnia trwa polska edycja tego konkursu. Także ja przy tej okazji od razu zachęcam Państwa do przekazywania tej informacji dalej, że wszystkie osoby, wszyscy pasjonaci nauki, fotografii mogą brać udział w tym konkursie. Dla zachęty pokazuję fotografię pana Marka Misia, która wygrała międzynarodową edycję konkursu w 2017 roku. Jest to fotografia mikroskopowa rodzącej Dafni. Jako podpowiedź również, jako taką, że tak powiem, prostą ścieżkę do ciekawych fotografii, również tutaj Państwu podpowiadam linki, gdzie można dotrzeć do zdjęć związanych z naturą. Tutaj akurat mamy
wygrane fotografie z Polski, ale tutaj w łatwy sposób możemy również przejść do zwycięskich fotografii z innych krajowych edycji tego konkursu. Jeszcze kolejny konkurs, który może stanowić ciekawy zasób ilustracji, jest konkurs Wiki lubi zabytki. Jest to konkurs organizowany również u nas w Polsce. Łatwo tutaj zresztą zauważyć, jest to jedna również z fotografii zgłoszonych i nagrodzonych w konkursie. Jest to fotografia Wawelu z elektrociepłownią w tle. Myślę, że tutaj ten słynny krakowski smog został też również uwieczniony. Tu Państwu również podaję linki, żeby w sposób jakby łatwy dotrzeć do tych fotografii, które mogą być wartościowe. To, co chciałam jeszcze powiedzieć, czy podpowiedzieć, to tu są takie jakby ułatwiacze, które pomagają docierać do fotografii wartościowych, czy fotografii, które w ogóle możemy wykorzystywać zgodnie z prawem, ilustrując nasze lekcje, prezentacje, czy wykłady, czy raporty. Jest tutaj, podałam wyszukiwarkę, z jednej strony jest to wyszukiwarka plików dostępnych w domenie publicznej lub na wolnych licencjach, a z drugiej strony mamy tutaj taki generator atrybucji, czyli dla plików właśnie z Wikimedia Commons i dla artykułów z Wikipedii, tak, czyli jeśli nie wiemy, w jaki sposób powinniśmy opisać plik, korzystając z niego, to tutaj możemy po prostu wkleić jego adres internetowy, link, tak, i tam pojawiają się kolejne kroki, uzyskamy po prostu krótką informację, co powinniśmy, jaką informację umieścić, żeby móc legalnie posługiwać się czy wykorzystywać to zdjęcie. Tu na koniec prezentacji, zgodnie, że tak powiem, z literą prawa, umieściłam właśnie odpowiednie informacje o wykorzystanych plikach. No i w sumie to tyle. Chciałam Państwu podziękować tym kwiecistą, tą kwiecistą tą grafiką, również właśnie pozyskaną z Wikimedia Commons. Naprawdę, na taką się nie natknęłam nigdy w tych 80 milionach. Bardzo Ci dziękuję. Wydaje mi się, że to było bardzo, znaczy nie wydaje mi się, po prostu bardzo mi się tego przejrzyście słuchało i niby ja w tym zagłębiam się cały czas i krążymy w tym z wikipedystami i nauczycielami już też, którzy piszą, gdzie tu znaleźć coś w tym Commons. Także takie kolejne wskazówki.